Cześć, kochanie. Hej. Co się dzieje? Nic, plecy mnie bolą. A co, źle spałaś? Nie, wiesz co? Nie, chyba przesadziłam wczoraj z treningiem. Kochanie, no nie można dawać takiego wycisku, to jest naprawdę już niezdrowe, no. No wiem. Sądzisz, jakieś tabletki ci pomogą na taki ból? Pomogą, na pewno nie zaszkodzą. Poza tym muszę się jakoś wygrzewać na dzisiaj. A dokąd? Jak to dokąd? No, ty masz swoje sprawy, ja mam swoje sprawy, tak? Tak się umawiałaś, nie? No ale... Okej, ale z kim ty się umówiłaś? No... Co, zazdrosny jesteś? No wiesz, no w sumie ostatnio jak ty byłaś mnie zazdrosna, to się skończyło całkiem fajnie, więc w sumie... Oła. Oła, dobra, zbieram się. Ale tak już, już? Tak, już, już. Oła. Hej, Ala. Hej. Kanapeczkę? Nie, dzięki. No coś ty taki smętny od samego rana. Martwię się o Lenę. No konkretniej? Wiesz co, no od kilku dni się źle czuję, no. No wiem, że bolą ją plecy, ale co, nie przeszło jej? Nie, jest nawet coraz gorzej. No, dzisiaj ledwo z łóżka wstała. Kurde, myślałam, że to jakieś przeciążenie, ale jak widać nie do końca. No, wiesz, no wzięła jakieś kilka tabletek, tak? Myśli, że będzie okej, ale naprawdę ona ledwo chodzi. Ale ona powinna iść do lekarza. Co ona zapomniała, że ma nerkę wyciętą? No. Nie, nie zapomniałam. I przepraszam, że przerywam wam obgadywanie mnie. Nie obgadujemy cię, tylko się po prostu martwimy. Dokładnie, no. Ala też zauważyła, że od kilku dni się gorzej czujesz. Jezu, po prostu mam gorszy dzień. Mhm. Jasne, ale jesteś po operacji. I nie możesz bagatelizować, jak coś cię boli. O Jezu, przestańcie. Filip, powiedziałam ci, po prostu przesadziłam na treningu wczoraj, dlatego mnie boli, no. Ale nie boli ci od wczoraj. O Jezu, dobrze, bo widzę, że tutaj sami znawcy medycyny, z całym szacunkiem, ale chyba wiem lepiej, co się mi dzieje, tak? Dobra, nie obrażaj się, po prostu martwimy się o ciebie i chcemy pomóc. Dobrze, dziękuję bardzo, a teraz idę się zbierać, tak?